Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z testem podkładu, o który bardzo, bardzo dopytywałyście i nawet już pojawiły się opinie, że jest on świetny, więc trzymam kciuki, że u mnie się też sprawdzi. Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Matujący efekt drugiej skóry, długotrwały do 24 godzin. Podkład kryjący, ultra lekka, płynna formuła gwarantuje intensywne krycie przy zachowaniu naturalnego wyglądu bez efektu maski. Efekt drugiej skóry, podkład jest bardzo trwały oraz wygładza cerę, dając efekt high definition. Dlatego jest idealny do sesji fotograficznych, testowany dermatologicznie. Słuchajcie, Wy mnie pytacie ostatnio o to, czemu ja nie robię zdjęć z fleszem do testów podkładów. No jest taki problemik, że ja nie wiem, jak mam je zrobić po prostu. Zmieniłam jakiś czas temu aparat. I w tamtym to było bardzo proste, a tutaj jak mam podłączone, wiecie, wszystko do komputera, to nie wiem, może dziś mi się uda, zobaczymy. Nagrywamy przy świetle dziennym, ustawiłam ostatnio aparat na auto ISO, więc będzie się, powinien się dostosowywać. Tu mam zajad po prostu aktualnie, przykryłam go trochę korektorem, żeby Was nie wystraszyć. Aktualnie mój organizm po prostu wraca do siebie i dziwne rzeczy się z nim dzieją. I co jeszcze? Zobaczymy, co jest na stronie producenta. Na stronie Catrice podkład ma cenę 28,99. To jest maksymalna sugerowana cena detaliczna. Kolory są tylko 4. Ja kupiłam najjaśniejszy 010 Light Beige. Ma ocenę na stronie producenta, o ile to jest ocena, tak myślę, 4,5 na 5 gwiazdek na podstawie 111 głosów, czyli sporo. Cena taka drogeryjna, gdzieś na poziomie Astora, Rimmela, Maybelline i innych, więc zobaczymy, jak się będzie ten podkład sprawdzić. Jestem bardzo ciekawa. Nakładać go będę za pomocą Glam Brush SS3 syntetycznego. Opakowanie ciężkie, szklane, z pipetą, jak widać. Pachnie tak jak produkty Catrice, tak trochę kwiatowo. Nie jest może wybitnie rzadki, ale nie jest też gęsty. Trzyma się, ale jak widzicie, bez problemu z tej pipetki sobie wychodzi. Wydaje mi się, że będzie i ma dość dobrą pigmentację, jak widzicie, bardzo dobrą nawet. Nie wiem, czy nie będzie za jasny, mam nadzieję, że nie. I nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że będzie za bardzo matujący dla mnie. Jakaś taka strasznie blada się dziś wydaje, nie? Kolor bardzo ładny, bardzo jasny. Krycie ma naprawdę bardzo porządne, jak widzicie. Kolor jest bardzo, bardzo ładny, jasny. Taki gdzieś na poziomie MAC między 15 a 20. On daje wrażenie właśnie i wyrównania kolorytu i jednocześnie struktury skóry. O, tutaj zmieniłam światło i widzicie jeszcze jakieś przebarwienia po tej stronie, która jest nieprzykryta. I tutaj jest niemal idealna cera. W zasadzie może zostaniemy przy tym świetle. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać, że jest takie przytłumione. Ale chyba w tym teraz jest widać lepiej kolory jeszcze. Nie umiem w tej chwili go porównać w zasadzie z żadnym podkładem, który mam. Bo jest bardzo lekki. Taki prawie jakbym nic nie nakładała. Nie jest też taki tłusty. Większość tych, pamiętacie, podkładów z pipetą, z Sephory i tak dalej, z Isadory, czy z czego to, nie, z Pupy, zawsze mówiłam, że one są takie tłuste, takie dziwne. Miałam wrażenie, jakbym coś tłustego nakładała na buzię. Jakby miały oleje w składzie, o to mam na myśli. Ten taki nie jest. Bardzo łatwo się rozprowadza. Na razie jest naprawdę świetny. Słuchajcie, naprawdę na razie jest świetny. Bardzo ładnie wygląda na buzi. Słuchajcie, na mnie na tę chwilę podoba się niesamowicie. Troszkę się boję, bo czuję, że on minimalnie zastyga i troszkę minimalnie się boję, że on będzie za bardzo matujący dla mnie. No zobaczymy za chwilę. I wykończę makijaż, może nagram jakiś tutorial i wrócę do Was, powiem Wam, czy on zastygł, czy nie zastygł. Na pewno kryje świetnie, dlatego że widzicie, jakieś tam moje przebarwienia na brodzie praktycznie są niewidoczne i absolutnie nie mam potrzeby nakładania korektora. No zobaczymy, kurczę, jak on by był taki fajny. Mam lekkie uczucie ściągnięcia, bo on jednak jest matującym produktem, ale gdyby on się tak dobrze utrzymał i do tego właśnie nie podkreśliłby, nie wszedłby mi w zmarszczki, no to wow, to by było coś. Okej, uciekam do drugiego filmu. Jak widać, makijaż wykończyłam. Słuchajcie, na razie podkład wygląda przepięknie. Minimalnie
Zastygł w liniach mimicznych, ale to nie jest nic takiego, co robią inne podkłady, co ja zawsze im wytykam jako jakiś tam problem. Na pewno nie ma go nigdzie tu, na pewno nie zważył, nie osiadł się na nosie. Wygląda przepięknie. Utrwaliłam go rimelem z tej matem, więc no mam nadzieję, że on się dalej tak utrzyma. Bardzo dobrze się na tym nałożył bronzer i wszystkie inne produkty, więc oby tak dalej. No podoba mi się, naprawdę. Jeżeli nie ściągnie mi bardziej cery, już nie mam tego uczucia ściągania i suchości, to będzie to naprawdę świetny podkład drogeryjny. Także jest godzina 12, my zobaczymy się późnym wieczorem. I jak mi się uda, to zrobię zdjęcie z flaszem, ale nie obiecuję, dlatego że kurczę, no nie wiem jak. Nie wiem, może wy mi napiszecie jak, albo nie wiem, zapytam kogoś mądrzejszego od siebie. Hej, jest godzina 21 za minutę, więc przyszłam podsumować to, co się stało z podkładem i powiem Wam w dużym skrócie, że jestem zachwycona. Na pewno będzie to jeden z podkładów, po które będę aktualnie sięgać najczęściej, pokombinuję może z innymi pudrami, z jakimiś bazami nawilżającymi, rozświetlającymi, ale właściwie to tylko po to, żeby dla zabawy sobie zobaczyć, jakie różne efekty można uzyskać za pomocą tego podkładu, bo jak widzicie, mój makijaż wygląda na niemal nieskazitelny. Tutaj ta diwa, która się przede mną pali, ona troszeczkę działa na niekorzyść tego podkładu, dlatego że ona uwypukla wszystkie jakieś tam ewentualne niedoskonałości. Zmienimy światło na takie... O, to nie, to bardzo źle, bo to się wygląda jakbym... Nie, to jest jeszcze gorzej, bo wyglądam jakbym się świeciła teraz, a na pewno się w taki sposób nie świecę tu na środku czoła, praktycznie w ogóle nie ma błysku. Odbija mi się trochę rozświetlacz. Zaszalało światło. Odbija mi się trochę rozświetlacz na bokach twarzy. Poza tym makijaż wygląda przepięknie. Nie powchodziło w wymarszki mimiczne, nie zważyło się na nosie, nie przyczepiło się gdzieś do suchych miejsc koło nosa, nie podkreśliło żadnych skórek. No po prostu wow, już dawno nie miałam tak dobrego podkładu, nigdzie się tutaj nie zebrał, nie podsłaniał mi niedoskonałości na brodzie, jak za cenę nawet tych około 29 zł, 30 zł i wygląda naprawdę rewelacyjnie. Także serdecznie Wam polecam. Polecam do cery suchej, normalnej, mieszanej, być może do tłustej, z dobrze matującym pudrem, z jakąś poprawką w ciągu dnia. Ja jestem zakochana i będę bardzo często po niego sięgać, tym bardziej, że kolor jest też bardzo ładny, bardzo jasny, ale zarazem naturalny, nie jest za jasny. Myślę, że wiecie, co mam na myśli. Także polecam i dziękuję, żeście mi dały znać, że taka nowość w sklepach się pojawiła. Tak, i to wszystko na dziś. Do następnego razu. Buziaki.